Jeśli to czytasz, to prawdopodobnie jestem już daleko. To już 2 miesiące, odkąd meteoryt uderzył w Mississippi. Wszyscy się tym interesowali. Astronomowie i im podobni. Wszyscy zbierali się wokoło, żeby popatrzeć. Brali próbki skały i rozsyłali je po muzeach na całym świecie. Prawie wybrałem się na wycieczkę, żeby popatrzeć. Ale tego dnia miałem rozmowę z potencjalnym pracodawcą. Gdyby nie zadzwonił do mnie dzień wcześniej, byłbym dziś martwy. 3 dni później, kiedy minęło początkowe zainteresowanie, w wiadomościach nie nadawali nic o meteorycie przez jakiś czas. Następny raz, kiedy o nim usłyszałem, był kiedy wróciłem z pubu do domu i włączyłem telewizor na wieczorne wydanie wiadomości. Trafiłem akurat na reportaż na gorąco. Przestraszony reporter informował, że prawie każdy, kto przebywał w Mississippi, kiedy uderzył meteoryt, został hospitalizowany. Objawy były podobne do tych, jakich doświadcza ciało podczas rozkładu. 10 osób zmarło, głównie starsi lub bardzo młodzi. Naukowcy z całego świata pracowali nieustannie nad lekarstwem. Będąc mądrzejszym niż przeciętny niedźwiedź, zabrałem trochę zapasów i przygotowałem się na epidemię. Lata bycia paranoikiem miały się wreszcie na coś przydać. Wiadomości następnego dnia były w lżejszym tonie. Chiński naukowiec doszedł do wniosku, że meteoryt zawiera obcy szczep bakterii, która powoli niszczy tkanki. Naukowiec zaznaczył też, że bakteria ta oddziałuje tylko na ludzi. Opracował metodę, według której jeśli ofiara zje żyjące stworzenie, takie jak owad, może to opóźnić rozwój bakterii, dając naukowcom czas na opracowanie lekarstwa. Każdy, kto podejrzewa, że mógł być w kontakcie z infekcją, powinien zjeść tak dużo żywych stworzeń, jak tylko da radę. Reporter poinformował również, że armia amerykańska będzie próbowała powstrzymać infekcję. Przegrali. Każdy, kto czytał książkę Stephena Kinga Bastion, ma pojęcie, jak bakteria rozprzestrzenia się po świecie. Przenosi się w powietrzu, lecz żeby ją złapać, musisz znaleźć się blisko kogoś zarażonego. Ponieważ objawy potrzebowały 3 do 5 dni, żeby się ujawnić, ludzie nie wiedzieli, że są zarażeni. W ciągu tygodnia. Victus Sommes Disease. Mam problem z tłumaczeniem. Victus to po łacinie żywy, Sommes to region w Mississippi. Może ktoś ma jakiś zgrabny pomysł. Tak ją nazwano. Była już globalna. Zabarykadowałem się w domu, z ręcznikami i kocami wciśniętymi w każdą szparę. Miałem włączony telewizor, aby dzień i noc słuchać wiadomości. Naukowcy nie przewidzieli, że bakteria przystosuje się do starań zarażonych ludzi, aby utrzymać ją w ryzach. Ofiary na całym świecie twierdziły, że jedzenie owadów już nie pomaga. Ludzie zaczęli łapać małe ssaki i zjadać je. Dni mijały, a ludzie zaczęli powoli jeść coraz większe zwierzęta. Pierwszy zarejestrowany przypadek kanibalizmu. To jak na ironię ostatni przekaz telewizyjny. Prowadzący program miał wypadające włosy i brakowało mu 3 zębów. Nerwowo powiedział Ameryce, że został zarejestrowany przypadek kanibalizmu w południowej Europie. Powiedział też, że nie będzie więcej przekazów. Wszyscy, którzy przetrwali, mają zamknąć się w domach i nie wpuszczać nikogo do środka. Przez następne 1,5 tygodnia obserwowałem zarażony tłum na ulicach, pukający do drzwi. Jeden z moich sąsiadów, mieszkający kilka domów dalej, był na tyle głupi, że otworzył drzwi. 3 ludzi wyciągnęło go na zewnątrz i zaczęło rozszarpywać żywcem. Zaczęli od rąk i nóg, starając się, aby jak najdłużej pozostał żywy. Jedząc, płakali.
Ich posiłek miotał się w bólu, a oni szaleńczo przepraszali, z ustami wypełnionymi ciałem z jego ramion. Myślę, że nie byli w stanie się kontrolować. Wyglądało, jakby byli zdegustowani tym, co muszą robić, żeby pozostać przy życiu. Próbowali się włamać do mojego domu 5 czy 6 dni później, ale moje barykady wytrzymały. Byli na zewnątrz, błagając mnie, bym ich wpuścił. Tylko jeden kęs, proszę, bądź łaskawy. Słuchałem ich zawodzenia całą noc, zbyt przestraszony, by zasnąć. Myślę, że powinienem wyjaśnić, dlaczego to piszę. Jestem zarażony. Wczoraj zakasłałem i straciłem ząb. Spędziłem noc wyciągając kolejne, jeden po drugim. Nie bolało, wychodziły lekko. W każdym razie, jak mówiłem, jestem zarażony. Owady przestały działać. Wszystkie dzikie zwierzęta dawno uciekły. Zdecydowałem wpuścić kogoś do mojego domu i zaatakować go. To złe przyznawać się do tego, ale nie chcę umrzeć. Jestem taki głodny. Przepraszam. Tak bardzo przepraszam.